Hej, cześć, siema wam wszystkim ludzie, z tej strony Jack. Czwarty i ostatni odcinek tej sesji mojej nagrywania dzisiejszej. Tak więc bez żadnego przedłużania, lecimy dalej ratować Millera na start, zbierając czarną marchew. Okej, spodziewałem się jakieś gadki od Ocelota, ale nie tym razem. Dobra, tutaj tak w miarę na przejście wezwijmy se kunia. Cześć koniu. Kurde, jak płotka, nie? Ten koń jest jak płotka. Zagwiżdżesz i pojawi się wszędzie, gdzie tylko chcesz. Z tą różnicą, że może się pojawić nawet chyba naprawdę, że w odróżnieniu od płotki nie pojawi się w jakichś dziwnych miejscach. Dobra, mamy ten posterunek, gdzie trzymają Millera. Dobra, czekaj. Dobra. Okej, okay, Miller jest gdzieś na tym obszarze. Spoko. Ale dalej nie jest to dokładne. Tutaj w ogóle są te kasety. Myślę, że przydałoby się te kasety odsłuchać, ale to w jakimś osobnym odcinku. Tylko dla kaset. Wiecie, taki odcinek dodatkowy dla tych, którzy faktycznie będą chcieli tego słuchać. Żeby nie zajmować specjalnie czasu na odcinku. Bo nigdy nie wiadomo, co podczas misji może się, załóżmy, w moim przypadku na pewno spieprzyć. Jak to miało miejsce podczas tego. Na końcówkę od poprzedniego odcinka z tym miśkiem. Mamy tutaj trochę typa. Szkoda, że ich nie mogę do bazy na przykład zabrać. Bo wiem, że się da. Plus sam Ocelot odpowiedział, że musimy odbudować naszą armię. No a jakby jej nie. A jak najlepiej ją odbudować? Zabrać typów, którzy już coś potrafią. Dobra, póki co jest czterech ziomków. Może jest ich więcej. A, jest piąty. Okej, okay. Coś jeszcze? Czy tam właśnie ktoś jeszcze? Jak patrzę, to chyba nie. A jak mam strzelać, to Millera pewnie trzymają gdzieś tutaj. Dobra, co to jest? Just remember that any situation can change fast. Familiarize yourself with your weapons. Ej, nie to! To! Co to jest? Super, co to jest? Dzięki, a powiesz mi co to? Nie. Dobra, no nie powiem mi co to jest. W sensie, ja tyle co widzę, to tyle, że jest to na pewno jakiś radar. Ale niewiele wiem poza tym. Dobra, koń mi się już nie przyda. Okej, 50 metrów do strefy poszukiwań, nazwijmy to. 20 do najbliższego kolesia, ale koleś jest dopiero za ścianą. O! Mogę wyłączyć prąd. Czemu by nie? No. Oj! Chociaż są zaalarmowani teraz. Czy któryś tu przyjdzie to sprawdzić? Tak, któryś tu przyszedł. Średnio elegancko, ale ważne, że wyszło. Kolejny ziomek.
tak go nie oznaczę, no to muszę zrobić to w taki sposób. Okej, okay, to ziomek sprawdza to. Chyba tego przydałoby się stąd zabrać. Jest śmietnik, który mogę go schować. Przydałoby się jeszcze uśpić tego gościa. No nie wierzę, ile! No milimetry od jego głowy. Kurde, i zmarnowałem jeden pocisk, no. No, chowaj go. Pięknie. I jeszcze... jego kumpla. Przydałoby się odwiedzić jakiś magazyn z amunicją. Tylko dopóki... nie przesłucham... Ej, no nie tu! Do środka typa wsadź. Tu, do środeczka. Chyba, że nie mogę. Ej, serio? Przecież dwie osoby się tu wcisnęły na spokojnie. Dobra. Ale to postawmy go tutaj, między budynkami i trochę w trawie. Nie powinien tutaj nikt raczej zajrzeć. Za osłonę. Okej, ten co tak nagle ruszył do przodu? Więcej typa, to niedobrze. Co, zauważyli brak ludzi, czy jak? Szybko, szybko, zawsze szkoda. Kurde, jakbym mógł, to bym typa nie chciał odstrzeliwać. Oj, to wyjście było bardzo ryzykowne z mojej strony. O kurde, zdejmij go! Jezu, ale ogień krzyżowy, no akurat gościu przyjechał z ciężarówką, no. Nie, 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 restart. Nie, nie misji, od checkpointu. Kurde, polecą punkty, ale trudno. Ja pierdzielę, na sam start po prostu tak to zjebać, nie wierzę. Super, a dobra, są oznaczenia. Tyle dobrego. Druga 33 jest. Kurde, było tak dobrze, no. A czemu się tak nagle... no, ruszyli. Chodzili normalnie, nagle jakby się tak zawzięli do roboty, jakby znaleźli nieprzytomnego typa. O, tu mogę na górę wejść. To sprawdźmy to. No chyba, że ten koń tak zwrócił ich uwagę. Ale wątpię. Jest najgorsze, że mam tylko 8 pocisków do usypiacza, więc muszę naprawdę uważać, kogo celuję. A co ważniejsze, muszę uważać na to, żeby trafić. Teraz spróbuję wyłączyć im prąd. To ich na trochę zajmie. Dobra, tu jest gościu jakiś najbliższy. Jaja se robicie, tak? No żarty se chyba stroicie, jak ten typ nie zauważył? O, to było ciekawe. Dziękuję. Dobra, tego już, o. No, roślinkę zawsze warto zebrać. Dobra, jakiś śmietnik by mi się przydał. Było jakieś miejsce, w którym mogę się przyczaić. O, co to było? O, kolejny diament. Duży diament, co najważniejsze. Okej, tu będą... no są praktycznie obok mnie jest jakiś ziomek. Aha, i za mną jest jeszcze kolejny, no zajebiście! Gleba. Górę. Gleba. Trochę hałasu, ale trudno. Dobra, trudno. Chciałem zrobić po cichu, ale gra ewidentnie mi to uniemożliwia. No, Jesus!
To się nazywa po prostu przejęcie. Wbijasz się na szarży i elo. Dobra, ale to długo to nie zajmie, jeśli będę tak cały czas robił. Ale nie mnie, tylko im pokonanie mnie. No wyjdź. Nie chciałbym cię zabijać. Dobrze. Okej, okay, znowu za przeszkodę. Trudno, chciałem zrobić to cichcem, ale jak gra mi to trochę zepsuła, no to trzeba sobie jakoś poradzić. Okej. Okay. A tu zaraz obok jest gościu. To chyba nie jeden. Definitywnie nie jeden. 6-7 trafień. 9. XD. Jest bliżej jakiś ziomek. Chryste, panie! By the way, gdyby ktoś się zainteresował, to co Snake używa do powalania przeciwniku, to jest tak zwana technika CQC. Czyli specjalna technika, którą wykorzystują wojskowi, bądź... O, super, jakiś gościu jeszcze bliżej. Bądź policjanci, żeby bardzo szybko obezwładniać przeciwnika. I zdobyć przewagę na zamkniętym terenie. No, trochę pali... Jak mnie ty próbował zaskoczyć?! Trochę mu się udało. No Jezu, ile ich tu będzie jeszcze? No, no shit! Ocelot. Że oni się nie boją we mnie ten... We mnie strzelać, kiedy noszę jego typa, ich typa na plecach. Dziękuję. Coś tu mogę zebrać. Kasetę. O. Zostaw tego gościa. Ej, ja się naprawdę w sposób gdzieś przyczaję. Jak tak dalej pójdzie. Dobra, tu idzie koleś. I to nie jeden. Siema. Dobra, wszyscy zestunowani. Ja nie wiem, czy oni cały czas supportu nie wzywają. Ale tu już jest Miller, o kurde. Dobra, powoli chyba im przechodzi. O, tu się mogę schować. Z wielką, nieukrywaną chęcią to zrobię. Aha. Co tu się stało? Pięknie! Zgodne Batmana to było. No oczywiście, że jeszcze ktoś. 6,5 tysiąca punktów właśnie idzie się pieprzyć. Ha, nagle dostałem dodatkowe 3 trafienia znikąd. No, nie! Nie cuć tych gości! Ja pierdzielę, miałem tu wejść na cicho i gościa naszego typa wydostać, a wbiłem się tu praktycznie na szarży. No dobra, czasami te strzały po prostu pojebane mnie. Dobra, Miller, wyciągamy cię. Może następna akcja pójdzie trochę lepiej. O, jemu też urąbało łapę. Okej. Jestem prawie pewien, że go on teraz ściemnia. I albo go lekko oślepili, albo zrobili to permanentnie. A jeśli to drugie, no to... trochę szkoda. Ej, chyba najbardziej klasyczny tekst. Tak mi się wydaje.
O, nogę też mu urąbało, nieźle. No dobra. No, niestety trochę się nie popisałem tym. Dobra, gdzie? Tutaj gdzieś. Dobra, to na koli jedziemy, nie? Stary, powiedziałeś ten tekst z wiekiem jeszcze w Ground Zeroes. Dobra, pakujemy cię na kunia. I siebie też. I jedźmy. Okej, mamy jechać na most czy za? Nie, chyba za most. No. No to dobra. Czekaj. Co to było? A ci już dochodzą do siebie. O, proszę, dziękuję. Co to było? O, kolejna roślinka. A szkoda nie brać. Aha, dobra, to jest ten. Chodzenie na konia. Jedziemy, czy? Dobra, no i jesteśmy na miejscu. No spoko. A ja czekam, aż wylądujesz. Co jest? Co to tak? No! Jaki gaz znowu? O, to jest oddział Skulls. Dobra, jak wydaje mi się, że jak wejdę centralnie im pod no, przysłowiową lufę, to może nie tyle będzie to samobójstwo, ale będzie to wyjątkowo głupie zagranie. Kurde, mogę sobie ich odznaczyć. Jezu, podstawowy błąd. Spróbuję się przesnikować. Snake się snikuje. Co jest? A oni tu są jeszcze. Nie, idź mi stąd. Dobra, tutaj dołem niestety też dwóch szło. Okej, jest jeden póki co. Gdzie ma kumpla? Zaraz obok. Okej, ten jest tam. Tu jest roślinka, ale chyba sobie ją odpuszczę tym razem. Może i to pie... O Chryste, i co teraz? Jeden tu, dwóch z tej strony i co pewnie jeszcze jeden na moście. Żeby nie było za łatwo. Co ja mam zrobić? Rzucić granat, żeby odwrócić uwagę? Ej, to w sumie nie jest taki zły pomysł. Co jest na moście? No oczywiście. Może nie stricte na moście, ale dość mocno blokuje drogę. Oni ci się nie ruszają się tam, czy to jest najlepsze. No jest 6:00. Dobra, sprawdźmy to. Czy uda mi się rzucić granat dla odwrócenia uwagi?
Tak średnio. No chyba, że go nie usłyszeli, ale trochę nie chcę im się w to wierzyć. Dobra, powoli idą do przodu. Czy ja mógł to obejść w ogóle? W sumie bym chyba mógł. Totalnie dookoła po prostu jechać. No ale tędy de facto jest najszybciej. I fajna muzyka przygrywa. Dobra, a co się stanie, jak wrzucę w kolesia z tego oddziału? Że co? O! Okej. Well, that was fast. 71 trafień przyjętych. 2. Dobra, nie spodziewałem się takiego brutu sprawy. Widzieliście co tam... Nie, nie mogę go teraz konia wezwać. Przecież kurde. No super, tylko jeszcze muszę Millera za tego konia zapakować. Dobra, koń, stój. No. Millera na kuń. Mnie na kuń. I zadupcaj kuń. Poprawić kamerę. Go. Ocena będzie żałośnie niska. Ale niestety. To jest ce... Jak oni zapierdalają, widzicie to? A mówi się, że ludzie na sterydach są szybcy. No, już miałem mówić, a zgubiłem ich? No to co? To w odpowiedzi pojawili się zaraz obok. Jedę na koniu, oni mnie właśnie w biegu doganiają. To nie mogą być już ludzie. Nie ma bata. No patrzcie, co oni robią. Ja nie wiem, czy walka z nimi jest dobrym pomysłem. What? The mist is cleared, and it looks like they're gone. What? Co tak, tak nagle z dupy po prostu mgła przeszła? Żeby, no okej, okay, no można i tak, ale... Okej, czyli Skulls zaatakowali oddział, który chronił Millera i dosłownie wyrżnęli ich w pień. Ej, koń, wracaj tu. Dobra, bierzemy Millera. Jakieś zioło tu jeszcze znajdę. Tak średnio widzę. Oj! No nie wierzę. Sorry, Miller. Ej, ale za to powinno być jakieś trofeum. Żeby przypadkiem nim rzucić. Dobra, Miller out. I my razem z nim. Bo już nie mamy tutaj w sumie nic do roboty. Nie, nie, nie. Ja nie zeskakuję. W górę. Wow! Ej, co to za balon naszego kunia właśnie zgarnął? Gdzieś w pizdu do góry. Okej. Dobra, misja zakończona. Fantomowa kończyna. Ocena B. Kryptonim ciągle kurczak. Od czego te kryptonimy zależą? Dobre pytanie. 12 na 33 strzały trafiły. Trochę słabo. Dwa jakieś bonusy są mi nieznane. No, powtórek niestety kilka było. Reflex mode chyba co najmniej 5 razy się włączył. Tak, combat alert nawet nie będę próbował
liczyć, bo już w samej tej bazie było tego sporo. Perfect stealth, no kills. No, nie było zabójstw, ale nie było idealnego stealtha. Bo musiałem sobie to na własną, oczywiście, rękę to wszystko spieprzyć. No i dobra, ranga B, ewentualnie później do poprawki, jak ulepszę trochę moje wyposażenie. Balans rachunków. GMP balance. Co to jest to GMP w ogóle? Bo to znaczy, że będzie chyba waluta. 341 tysięcy, prawie 342 tysiące. Fajnie. Obecny heroizm, prawie 2800. Nie bardzo tylko wiem, czy ten heroizm w sumie coś daje. No i dobra, mamy to, to możemy pominąć. Nagrody, Afganistan dzisiaj i druga część kaset z ocelotem. Some operation we had, huh? 9 years ago. Carving out our own world. Making our own future. And they took it away. A Miller, co w tym wybuchu? Gdzie my straciliśmy łapę, on stracił łapę i nogę? Czy to już na torturach? Oraz on ze wzrokiem. Make a new place. Yeah, we were dogs, all right. Slinking around out of Cypher's sight. Digging up whatever kind of dirty money we could find. You name it, we did it. You see this? Diamond Docks. Our new home. A phantom of our former selves. Triumph. Death. Okej, okay. Wycinki z końcówki z Ground Zeroes. Give my regards to your boss when you get home. Czyli co, cała ta inspekcja to była tylko przykrywka dla najazdu Skullface'a? No, ja to tak rozumiem teraz. O, czyli stąd jest ten mem. Fantomowy ból. They came after you in Cyprus.
everything in its path. Getting bigger and bigger. Who knows how big now? Boss. I'm gonna make him give back our past. Take back everything that we've lost. And I won't rest until we do. Pushing Mother Base. No, Kaz jest mocno zdeterminowany. No, skromne początki. Okej, czyli jak rozumiem, pewnie będziemy zbierali materiały, żeby ulepszać naszą bazę. Epizod drugi, Diamond Dogs. Cypher sent us to hell. But we're going even deeper. I know. I'm already a demon. Z wyglądu trochę tak. jak delikatnie kogoś powiedzieć, żeby wypierdalał, nie? Naucz się, jak, powiedzmy, obsługiwać matczyną bazę. Czy to może jak w niej funkcjonować? No. No, sam chciałeś. And we need to make good use of their talents. Miller asked me to lay that out for you. Start bringing people in. Use this. It's a Fulton recovery device. When you're in the field, use it to extract any soldiers or prisoners you want back here. And we'll see if we can't persuade them to join the ranks of Diamond Dogs. Go on. Test it out on the staff here. Anyone you want. First, put him to sleep. You have a tranquilizer gun, don't you? Let's do this, boss. No, proszę, jaki gościu chętny. Uwaga. Budowie. Jakby sobie uwaga na spadające paczki? Czy jak?
Ty, ale jakby tu postał trochę dłużej, to faktycznie mi coś spadło na głowę? To jest później do sprawdzenia. Mogę, a mogę zrobić tak. Ej, podoba mi się ten komentarz, bo ewidentnie nie tego oczekiwał. O, dobra, i są procenty. Czyli pewnie będzie, czyli jak będą złe warunki atmosferyczne, to będzie jakiś procent tylko, że gościu przeżyje tą ekstrakcję pewnie. O! Jest. Poleciał! Niewiara. Staff member you just extracted will be assigned to the team best suited to his abilities. See for yourself. Open your eye droid. Okay. Select staff management from the mother base menu. Zobaczmy, w poczekalni nie ma nikogo. W supporcie są trzy osoby. W research and development w teamie jest jedna osoba. So that staff member was placed on the R&D team. The R&D team is in charge of developing all kinds of weapons and items that will support you on missions. Take a look at the development list. Select weapons items under the development heading. Okej, to za chwilę. O, tutaj wszyscy tacy trochę słabi są, widzę. O, chociaż tutaj jest jakaś kategoria obok. What's wrong? Go back to the mother base menu. Dobra, spoko. To na co? Takie... Czekaj, pokaż mi to. Co to jest to? To obok. Co ma też na D? Jakby po kolei. Miecze to pewnie coś od walki. Research and development. Coś mi nieznanego. Support. Łączność slash wywiad. I medycy. Ale te dwa sześciokąty? Co to będzie? Rozbudowa bazy na przykład? Jeszcze tarcza, czyli może ekipa, nie wiem. Select weapons items under the development heading. Dobra, już. Dobra, nieważne. Potem. Potem gra pewnie powie. That's the R&D team's development list. See the item called cardboard box? Didn't seem much use to me, but Miller was adamant that you'd want it on the list. The last word in infiltration technology, or so he said. In any case, we don't have the manpower to develop it just yet. We need more staff on the team. O kurde. Niewiara, ale to jest nawiązanie. To jest nawiązanie do tego, że praktycznie chyba każdej serii Metal Geara da się schować w takim pudełku. Ej, a spróbuj teraz na odwrót. A teraz spróbuj go uśpić. Ej, ale fajne, że są komentarze, że nie zrobimy, że nie jest od razu fail misji, tylko jest komentarz Ocelota, że robimy to na opak. Ten też poleciał w pizdu. Fulton extraction won't always be successful. If the person is injured, the shock of it could kill them. And if the weather's unfavorable, well, they could end up going missing. You can determine the chance of success by approaching the person you want to extract. If you want to be sure you can get them out, best carry them to the chopper instead. All right, extract the next staff member. Okay. Start by knocking him out, or you can put him to sleep. Oh, prysznic. Dobra, patrz. Nawet dla ciebie się specjalnie umyłem, kolego. Kurde, ile się rzeczy odblokowuje. A to chyba z tego, że mam takiego a la Deluxa trochę wersję. Jeszcze też jakieś kolory odblokowują. Unit Function F. Ej, też. Dobra. Now select cardboard box and start development. Just be aware that development requires funds. GMP. Watch we don't end up in the red.
No dobra. O, było to momentalne. Please select a drop point. Support unit supply you with weapons and items you've developed. Think of it as your own personal delivery service. Supplies requested. Supply drop complete. Nie widać tego. O. Już widać. And there it is. Not sure what it's good for, but Miller said you know what. Try it out. One last thing. Staff members who extract it were all from the R&D team, but that was Miller's decision. If you think they belong somewhere else, you're free to move them around. Well, that about does it. You won't make any GMP or find recruits hanging around here. Board the chopper when you're ready for a mission. Open your iDroid and select a landing zone to tell it where to pick you up. Or if you're still in the mood for knocking guys on their asses, you can stay around here a while. Give the men some practice. Just come pay me a visit. Spoko. Tego się gość chyba nie spodziewał. O, jest sekwencyjne jeszcze branie typów. Ty, a to fajnie może wyglądać nawet. O, czy uda się czterech? Tak. Szybka quadra yellow. Dobra, to zgarnijmy ich wszystkich. Zobaczmy, czy jakiś zespół ulegnie poprawie. Dobra, rozumiem, teraz misja jest, żeby przywołać sobie helikopter. Okej, okay. Command Platform, czyli taka platforma główna, powiedzmy, to jest. No i tak, wezwij wsparcie helikoptera. Okej, okay, przylatuj. Okej, okay, mogę? Mogę, świetnie. Zobaczmy. Ten na research na D, no ten ma wszystko na E, więc... To samo, prawie że to samo. Okej, okay, czyli widzę, w większości tutaj tutaj wszyscy trafili. 99 rzeczy mogę zrobić? Poważnie? Aha, zablokowane mam oglądanie tego nawet. No dobra, co teraz? No i co, wskakuję? Okej, okay, posłał mi taką czeszkę, jaką ja wam posyłam, tylko wy oczywiście nie widzicie, no bo jak? Jakiś hangar tam widzę. No, póki co, baza jest malutka, ale wydaje mi się... Bo gdzie my jesteśmy? Bo znaczy na jakimś oceanie. Baza jest malutka, ale wydaje mi się, że im dalej w grę, tym ona będzie o wiele większa. Development project has been added. Jezus Maria, ile rzeczy się dodało. Okej, okay, no tutaj jest zero, bo to był dosłownie tutorial, jak zarządzać bazą, więc się nie dziwię, że jest zero. 3000 łącznie wydaliśmy na tę misję. No, heroizm totalnie nie wzrósł. Tak, 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 tak. Staring, bla, bla, bla. I dalej coś kolejne od Ocelota kasety dodały się. O, a propos kasety, jakaś żółta, czyli chyba... Okej, okay, a mogę odtworzyć kasetę? No, to była przez chwilę, no. Przez chwilę. Jest. Aha, nie, to jest po prostu przejście do tego, dobra. Okej.
Chyba te dwa widzenia są aż tak ważne jak tutaj. Te cztery tematy na żółto zaznaczone. Albo ten. Ale myślę, że warto będzie to przesłuchać wszystko. Ale to nie teraz. Tutaj dodała się muzyka nowa, ale oczywiście muzyki nie będę puszczał, bo pewnie jest chroniona prawem autorskim. A takowa muzyka może bardzo szybko zestrajkować mi materiał. Dobra, co tam masz dla mnie za misję? Please select a mission. I've taken a job offer as Diamond Dogs has received and made a list of those I want you to consider. Which ones you accept is your call. The objectives of the missions I've added are prisoner rescue, facility sabotage, and high-value target elimination. Probably all a walk in the park for you, but they should help you get back on your feet. I put the mission details on a cassette tape. Refer to it if you decide to accept the mission. We'll receive GMP for completing missions, and extracting soldiers and prisoners will boost our ranks. Building up Mother Base is the first step to achieving our goal. If that means wet work, so be it. We're gonna have to get our hands dirty. I hope you rested up, because we're not stopping. Not until the pain is gone. The future of Diamond Dogs is in your hands. We're counting on you, boss. Dobra. O proszę! I teraz widzę, po tym, po przejściu misji odblokowują się te takie taski, czy tam opcjonalne cele dla misji. I zobaczmy, co tu było. Wyekstraktuj dowódcę Wahsin. Aha, dowódcę tych baraków, okej. Okay. Ukończ misję bez bycia wykrytym przez oddział Skulls. No, wydaje mi się, że gdybym obszedł cały ten obszar dookoła, to byłoby to jak najbardziej do zrozumienia za pierwszym razem. Okej, okay, ekstraktuj kierowcę tej ciężarówki. Spoko. I zabezpiecz diament ukryty w Spagmay Keep, czyli tam na samym starcie. Okej, okay, ale to... No, wydaje mi się, że przyda się najpierw ulepszyć trochę naszą zbrojownię, mówiąc ogółem. Tutaj... Strike i Restrain Training. A to sobie pewnie zrobię poza nagraniem, no bo i tak niewiele to pewnie zmieni. Tutaj... Ukończ misję... Co? Ukończ misję bez włączenia Reflex Mode'a. No, to się nazywa Perfect Stealth. A drugie, ukończ misję... Nie pozwalając człowiekowi w ogniu zaatakować... Nawet raz po spotkaniu Ocelota. Wow, to jest dopiero cel. Dobra, tutaj mam trzy misje. Ja się poza nagraniem zastanowię, która misja... A, briefing to będzie odprawa pewnie, dobra. Ja się zastanowię poza nagraniem, którą misję wybrać i tą też misją się zajmę w kolejnym odcinku. Ale tak, zobaczmy też, jakie są nagrody. Zobaczmy... Gunman... Czyli... Bo jest co? Jest Gunsmith. I Gunsmith to będzie... rusznikarz. Tu jakiś specjalista od bioniki. Okej. Okay. Gunman. Jakiś strzelec na pewno. Jeśli dobrze rozumiem. No ale dobra, ale to na razie zostawiamy. O, i mogę też w ogóle na YOLO po prostu udać się w teren. Albo do bazy, albo gdzieś do Afganistanu. Nie. Na razie nie chcę. Tylko, że widzę, mało jest takich punktów do lądowania póki co. Tu jest co? Aha, po prostu misje. A to są wszystkie misje, a te misje tylko w Afganistanie. Okej. Okay. No dobra, no misję innym razem. Sprawdźmy jeszcze tak, kasety. No kasety się niewiele zmieniło. Te misje, żeśmy oglądali przed chwilą. Sprawdźmy jeszcze ten nasz... O, baza danych. Encyklopedia. A, coś do złapania pewnie. Rozumiem. Dzikie zwierzęta. Rośliny. Okej, okay, jest wormwood. Jest black carrot. No,
wszystkie te rośliny, które znaleźliśmy, są oznaczone. O, i nie tylko. To też jakieś jeszcze mi nieznane. Okej, i te trzy da się znaleźć w Afganistanie. Tylko jeszcze po prostu ich nie znalazłem. Okej, zobaczmy. O, są kryptonimy. Chick. Do... Newly Awakened Soldiers. Dobra, a co jest naj... To jest co? Octopus! Okej... Okay. Non-lethal. Mantis. Co jest na... O, skorpion. Okej... Okay. Little... Kruk. Dobra, co jest ostatnie? Zobaczmy. O! Ostatnie są jeszcze... Są jakieś trzy nieznane, ale co jest tutaj? To albo struś, albo emu. Tutaj jakiś motyl, a to... Nie wiem... Diego, może? Wiecie, taki pies specjalny. I zobaczmy... Nietoperz. Kryptonim przyznawany żołnierzom, którzy są... Niezwykle wyszkoleni w sztuce wojny. No dobra. Ciekawe. Może uda mi się choć raz zdobyć może kryptonin ośmiornicę, ale to pewnie... grubo gdzieś dalej w fabule. Brig? Co to jest Brig? A, Brig, że więzienie, jak rozumiem. O, dwóch typów jest poczekalnia, to sprawdźmy ich. Jezu, 52 minuty! 14 typa jest łącznie, zobaczmy. Tutaj Research Development duży. Ten... Ten jest też w R&D. A mogę go przydzielić gdzieś indziej? Mogę go chyba... O, mogę go... Tak, mogę go zwolnić. No ale nie, no na razie nie chcę. Okej, okay, mogę go do supportu przydzielić, no ale on ma support na E, więc tak... Średnio. Ale w sumie research też ma na E, no to nie robi to różnicy. Ten ma wszystko na E. Przejdźmy takie ludzie do tego supportu. Tutaj, no w większości już wszyscy są na E. Taka lipa trochę. Dobra. Okej, tutaj spada. A wyrównajmy może ten support, tak, do trzeciego poziomu. Okej, czyli od 8 osób jest trzeci level. A chyba od 12 będzie czwarty? Dobrze widziałem? Ale nic, no warto myślę tak, taki w miarę balans utrzymywać. Ale też podoba się trochę lepszych ludzi znaleźć, nie? Dobra, to sprawdźmy nasz development teraz. Broni i przedmioty. Śmiercionośne bronie widzę. O, taki ładny obrzyn. Srebrna tarcza. Personalna tarcza balistyczna. Okej, okay, czyli tutaj są kolorki inne. O, flara. Wezwij support do specyficznej lokacji. Okej. No, myślę, że to warto sobie zrobić. Okej. Ja tam pooglądałem. Wam to pewnie wytnę, bo jest to raczej zbędne. A ode mnie póki co to tyle. I do usłyszenia w kolejnym materiale, w którym, jak mówiłem, sprawdzimy sobie, jakież to misje można, znaczy można, możemy teraz wykonać. Tak więc, do usłyszenia. Do następnego.